Bardzo proszę o zabranie głosu pana Przemysława Gosiewskiego. Drodzy żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, przewielebny księże infułaci, księże prałacie, państwo parlamentarzyści, szanowni państwo, dzisiejszy konecki wrzesień ma szczególny wymiar. Ma swój szczególny wymiar ze względu na dwie ważne rocznice, które przypadają w tym roku. 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która będziemy obchodzić dokładnie za 3 dni. Ale jest druga również ważna rocznica. Tą rocznicą jest 65. rocznica akcji Burza, największego zrywu powstańczej armii, jaką była Armia Krajowa w dziejach Europy i świata. Myślę, że to miejsce, Konecki cmentarz, dokładnie wpisuje się w obie te rocznice. Nie chcę mówić dzisiaj o wydarzeniach historycznych, o przebiegu wielu ważnych i istotnych bitew, o chwale polskiego oręża i tej chwale we wrześniu 1939 roku, kiedy armia polska mężnie stawiała opór hitlerowskim i sowieckim najeźdźcom. Chociaż wszyscy twierdzili, że była to nieudolna obrona, ale o wiele większa Francja i Wielka Brytania broniły się tylko tydzień dłużej niż armia polska, zdradziecko napadnięta z obu stron. Ja chcę również mówić o wydarzeniach związanych z walkami partyzanckimi, o wspanialej chwale drugiego co do wielkości w Polsce okręgu Armii Krajowej, jakim był okręg Jodła, właśnie świętokrzyski okręg Armii Krajowej. Ale chcę powiedzieć, co z tych ważnych wydarzeń płynie dla nas współczesnych, kiedy dzisiaj przeżywamy te dwie ważne rocznice. Po pierwsze, to wielki podziw dla tego wspaniałego pokolenia, a szczególnie pokolenia II Rzeczypospolitej, które nie miało ani momentu dylematu, kiedy trzeba było stanąć w obronie ojczyzny w najtrudniejszym momencie dla Polski w ciągu całych tysiącletnich dziejów naszej ojczyzny. To właśnie dzięki temu pokoleniu, dzięki również pokoleniu, które wywalczyło naszą niepodległość w 1918 roku, dzisiaj możemy żyć w niepodległej ojczyźnie. Są z nami żołnierze Armii Krajowej, batalionów chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i musimy dzisiaj wszyscy powiedzieć, że dzięki wam, drodzy żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, Polska jest na mapie świata. Bo często zadajemy sobie pytanie, czy sens miało powstanie warszawskie? Czy sens miała akcja Burza i wspaniały marsz oddziałów świętokrzyskich na pomoc Warszawie? Ale gdyby nie te wydarzenia, to być może po 1945 roku Polska byłaby 17. Republiką. Ale właśnie upomnienie się o polską niepodległość umożliwiło przetrwanie naszej ojczyzny. Ale również każdy z żołnierzy Armii Krajowej był wierny rozkazowi generała Okulickiego, Niedźwiadka, z 19 stycznia 1945 roku. Wówczas generał Okulicki przykazał swoim żołnierzom, bez względu gdzie będziecie, bez względu co będziecie czynić, ale wszystkimi siłami macie dążyć, aby Polska odzyskała niepodległość. I właśnie ten testament Armii Krajowej był moralną siłą walki przez 50 lat z komunizmem o odzyskanie niepodległości.
ci, którzy walczyli w obronie Polski, polskich robotników w 56 roku, w 76, ale również sierpnia 1980 roku, ostatniej wielkiej walki Polaków o niepodległość, zawsze w pamięci mieli wspaniałe przesłanie ludzi Armii Krajowej. I myślę, że wśród tych dzisiaj obecnych z nami, ale wśród tych, którzy nie doczekali dzisiejszych czasów, musimy powiedzieć, że każdy z nich wypełnił z honorem rozkaz generała Okulickiego. Ale spotykamy się dzisiaj również jeszcze z jednego powodu. A mianowicie dlatego, bo dzisiaj na zachodzie i wschodzie próbuje się fałszować historię. Bo dzisiaj kaci chcą ubrać się w kostium ofiary. A swoją ofiarę, czyli Polskę, w sposób złośliwy i fałszywy obarczyć odpowiedzialnością za swoje zbrodnie. To, co dzisiaj dzieje się w Moskwie, to, co niedawno działo się w Berlinie, jest najlepszym przykładem, w jaki sposób dokonywana jest manipulacja na historii. Właśnie będąc tu, na Koneckim cmentarzu, ale w dziesiątkach i setkach innych miejsc, zaświadczamy prawdę o tamtych czasach. Zaświadczamy prawdę o bohaterstwie Polaków, bo 1 i 17 września, kiedy broniliśmy naszej ojczyzny, broniliśmy nie tylko naszej ojczyzny, ale broniliśmy wszystkich najważniejszych wartości dla Europy i świata. Myślę, że to jest dzisiaj sprawa, o której musimy mówić bardzo głośno, bo nie ma możliwości pojednania między narodami na fałszu i na manipulacji historycznej. Myślę, że dzięki tej obecności również my wypełniamy naszą ważną cząstkę wołania o prawdę o tamtych czasach. Ale jest potrzebne również dokumentowanie wspaniałych kart chwały mieszkańców naszego regionu. Wierzę, że tak jak Warszawa ma swoje Muzeum Powstania Warszawskiego, tak Ziemia Świętokrzyska już niedługo będzie miała Muzeum Czynu Niepodległościowego. Miejscu symbolicznym dla wszystkich, którzy walczyli o wolność w dawnym więzieniu w Kielcach, gdzie wielu z nich, którzy walczyło, przeszło ciężki okres katowni właśnie w tym miejscu. Wierzę, że tym muzeum będzie poczesne miejsce dla żołnierzy Robota, dla żołnierzy Ponurego, dla innych żołnierzy formacji walczących za polską niepodległość. Wierzę, że jest to dzisiaj potrzebne po to, aby pamięć o tych wspaniałych ludziach i o tych wspaniałych czasach była zawsze żywa. Bo jak powiedział kiedyś Józef Piłsudski, naród, który pamięta o swojej przeszłości, będzie narodem, który będzie żył wiecznie. My również musimy pamiętać o wielkiej chwale mieszkańców ziemi świętokrzyskiej. Wierzę, że te wszystkie zadania, które stoją przed nami, to tak jak powiedział ksiądz dziekan, to nasz obowiązek, ale to jest spłata choćby w części długu tym, którzy poświęcili najwięcej, co można poświęcić, a właśnie życie i zdrowie dlatego, abyśmy mieszkali w niepodległej ojczyźnie. I dlatego podejmując te wszystkie działania, oddajmy cześć naszym bohaterom. Dziękuję bardzo.